Dobry, dobry, jest wszystko włączone. Słuchajcie, zobaczymy, przetestujemy sobie Tokyo Ghostwire, albo jakoś tak, nie wiem. Nie znam się na tych, wiecie, anglikańskich nazwach. To wam nie powiem dokładnie, ale... Ale coś ten deseń chyba. Oj, kamerkę trzeba zamocować. Coś myślę, ten statyw już się siada trochę powoli. Dobra, nie wiem jakie są ustawienia, nie wiem nic, więc wszystko na czuja, testujemy. Zobaczymy jaka jest ta gra w ogóle. Jak nam podejdzie to zrobimy sobie serię, jak nam nie podejdzie to sobie nie zrobimy. Logo było ledwo widoczne, tak? Nie wiem co, zdecydowanie za jasno. A zawsze sobie można tam ewentualnie. Dobra, niech tak będzie. Ustawienia szybkie. Jakie tutaj mamy w ogóle ustawienia, domyślnie? Japońska wersja dźwiękowa, angielska, francuska, włoska, niemiecka, hiszpańska. O! Po polsku oczywiście! Zmniejszone efekty grozy? Nie, no wyłączone oczywiście. Ograniczenie czasu? Wyłącz ograniczenie zdarzeń, w których... O, dobra. To można. To ewentualnie można. Opisy są włączone, dobra. Grafika, jak to nam się ustawiła? Na wysoko, no najwyżej będziemy improwizować, nie? Dobra. Ważne, żebyśmy mieli tam po polskiemu. Dobra, słuchajcie, lecimy. Lecimy, testujemy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Nowa gra. Normalny, dobra, nie będzie. Chociaż to też jest fajne, że chcą się tylko zrelaksować, przeżyć historię, cieszyć się atmosferą gry. To też jest fajna opcja. Ja się nie lubię wkurzać, słuchajcie. To lecimy łatwo, lecimy dla historii. Ja wiem, że możemy się śmiać, że szary na łatwym leci, ale chodzi o historię. Chodzi o klimacie, żeby załapać, czy fajna giera, czy nie fajna. No zawsze pewnie można sobie ten poziom zwiększyć, zmniejszyć. No zmniejszyć już się nie da, bo już jest najniższy, ale... Ale wiecie o co chodzi, co wam będę tłumaczył. No. Sprawdźmy. W takim razie z czym to się je. Żeby... Chodzi o to, żebyśmy się nie męczyli, tylko tą serię przeszli sobie. Elegancko. O, delikatny spadek FPS-ów. Aha. Dzień dziecka. Jakieś kurcze, nie wiem, dziwne rzeczy. Stroje będą dostępne w połowie drugiego rozdziału. Aha. Pańskiej siostry bardzo się pogarsza. Proszę przyjechać. Zróbmy z tego serial 11 odcinków. Nigdy nie obchodzili cię zmarli, prawda? Nie! Żyjesz w swoim własnym świecie. To wcale nie tak. Marii, proszę, nie zostawiaj mnie tak. Ostro się zaczyna, widzę.
Pewnie jest trochę głośno, ale chcę, żebyście poczuli ten klimat. Ciekawe, czy to będzie gra a la Detroit? Chyba ten duch, co? Ci nie jest? Lepiej się nie ruszaj. Wzywamy karetkę. Tak. Wszystko z nim w porządku? To wyglądało paskudnie. Ej, nie mam zasięgu. A on nie ma po twarz i żyje. Co do cholery? Wygląda na to, że wcale nie byłeś martwy. Że co? Ocknij się, dzieciaki. To ciało jest mi potrzebne. Czyj to głos? Wstawaj, samuraju. W mordę. Nie zamierzasz mi tego ułatwiać, co? Sam jesteś tak patrzę z zaciekawieniem, o co tu chodzi. Chyba muszę ci to przeliterować. Tak długo jak tu jestem, poradzisz sobie z tym. A teraz rusz się. Co jest? Coś się zbliża. Procesja na Boże Ciało? Przepnij się. Ukryj się szybko. Coś się, że zaraz będę musiał się ukryć. No już, ruszaj się. Nawet nie wiem, czy to jest gra napada, czy... Chyba trochę zagłośno ta gra. Niezła ekipa. To... Obłąkające się dusze, usłyszcie moje wezwanie. Jakiś wirus? Wasze dusze zostaną oczyszczone i stworzą fundament nowego świata. W oczekiwaniu na wasze przybycie zostało przygotowane odpowiednie naczynie. Na kogo przybycie? A teraz idziemy na jednego.
powiem wam, że na razie historia zapowiada się ciekawie. Intrygująco. Możecie jakiś komentarz zamieścić, co sądzicie o tej gierce. Co to było? Róg, zbierajmy się. O czym ty mówisz? Czym ty w ogóle jesteś? Posłuchaj, przestań ze mną walczyć. Ciało należy teraz do mnie, ty już nie żyjesz, dzieciaku. Jeżeli opuszczę twoje ciało, już po tobie. Nie ma mowy. Wcześniej tam powiedział, że jednak chyba nie do końca umarł. Nie masz wyboru. Co mówię? Nie, nie mogę. Mam coś do zrobienia. Myślisz, że obchodzą mnie twoje problemy? Jeżeli zamierzasz dalej jęczeć i narzekać, znajdę inne ciało i to będzie twój koniec. Niby gdzie? Kogo tu nie ma? A, bystrzak z ciebie. Właśnie tak nie miałem mówić, że wystrzała. Nie wiem, o co ci chodzi, ale jesteś w moim ciele. Nie słucham twoich rozkazów. Taki Venom. No dobra, twardzielu. Zrobimy to w porę. Japoński Venom? Czas się pożegnać. Diabli! Zaczniesz mi utrudniać, będziesz musiał radzić sobie sam. To tyle. A teraz zbieraj się. Przestań mi rozkazywać. No, ale o co się rozchodzi? Rozdział pierwszy, początek. Ciekawe, czy po japońsku ten znak znaczy początek. Sterowanie. No, pewna innowacja. Steruje się wsadem. Ale się daleko przeszedłem. Panie. Slenderman. Nie możemy uciekać. Jeżeli chcesz żyć, wykonaj moje polecenia. No to dawaj. Czyli z palca. Trochę ta myszka tak. Co mam zrobić? Nieźle. Teraz posłuchaj się reszty. Co to było? Cóż za moc? Gdybym się nimi nie zajął, byłbyś już martwy. Hej, kolego. Nie miałeś przypadkiem czegoś załatwić? Dobra. Muszę dotrzeć do siostry. Mapa. Potem to też takie nowatorskie, bym powiedział. Dobra, tu jest, tak. Musiałem sobie zmniejszyć czułość myszki, bo... No dobra. Mi gdzieś pokazuje? Chciałeś jechać do siostry? Wybacz, ale nie mam ochoty na pogaduszki z kimś, kto próbował mnie opętać. W porządku. A czym ty w ogóle jesteś? Ty pierwszy. Potem ja. To miasto jest w kiepskim stanie. Nie sądziłem, że będzie aż tak źle. Tu mi pokazuje, gdzie ja mam iść, czy co? Czemu mi tu... Naprawdę Shibuya? Nie, to tylko... Była Shibuya, jak już. Takie mam wrażenie, jakby tak się tak ciężko to tak klatkowało, ale... Może kwestia któregoś ustawienia.
Tutaj 6. Co to jest, Micha? Ta materia po prostu ja wiedział? Czasami przenika do naszego świata. Najlepsza jest praktyka. Uderz w to. Dobrze. Wygląda na to, że możesz pochłaniać ich energię. Teraz zacznę grać w Atomic Hearta i... Twoja siostra. Tak. Będę wiedział, jak się poruszać. Jej pokój jest na czwartym piętrze. Aha, już mam maksymalną energię. Winda coś? Co? Co oni robią? Zbierają dusze, które oddzieliły się od swoich ciał. Po co? Aby wciągnąć je do zaświatów. A może tylko pożreć. W każdym razie tej duszy już nie da się uratować. Zaiste. Zobaczymy. Chwila. Jeszcze nas nie zauważyli. Nie ujawniaj się i spróbuj przekraść się obok. No idzie dalej czy nie? Dobra robota. Ważne jest, aby nie dać się opanować strachowi. Tak. Zaczynasz pojmować moją moc. Poziom synergii jakiś, dobra. Zdobanie PD. Aha, no i umiejętności rozdajemy, tak? Pewnie. Aha, to jest... No nieźle. Ciekawe, jak ja będę tego użył. Ostrożnie. W takich miejscach jest ich mnóstwo. Kim oni są? Nazywamy ich przybyszami. Miej oczy szeroko otwarte, dopóki stąd nie wyjdziemy. Tam też było wejście w sumie chyba, nie? Tam. No widzicie, jak tak powoli robię? Bo jak mam tą szybką myszkę, to znaczy te zwiększone, to kurde, to loto jak? Nie powiem co. Gdzie jest twoja siostra? Jej pokój jest na czwartym piętrze. Kanehaneha robi? Świetnie. Można uznać. Nie wiem, jak ja to opanuję. Są ich serca. Dobrze. Się wyrwie, już po nich. Dobrze, że wziąłem te. W środku? Tylko jedzenie.
To nie pora, aby... Ten łatwy poziom. Wiesz, co tylko znajdziesz. Tak, masz rację. Aha, zjedź, wypij produkt, dobra, czyli co się leczymy, okej. Okay. Ale mam pełne życie. Nie zdarza, ale mam. Uważaj, są tutaj. Wzmocnij energię dzięki krystalicznemu eterowi. Tu jest jeden, tam jest drugi, kurde. A tamten nie usłyszy teraz? Albo raczej ta. Którym tam jeszcze coś wyciągałem z nich? Którym tam... Już zapomniałem, którym. Mam złe przeczucia. Co to jest? Jak to w takich grach, kurde? Co jest w ogóle? O kurde, no to ja teraz też mam złe przeczucie. No, Madzia nie byłaby zadowolona z tej kuchni. Ktoś tam jest? No nie zachęca mnie tutaj ta lokacja na razie. Co to? Co się dzieje? Bądź czujny. Nie jest bezpiecznie. No chyba dobrze, że powiedziałeś, bo bym nie wiedział. Bardzo liniowa gra, co mi się z jednej strony podoba. To ona? Ładna faza. Spokój się. Tutaj nie możesz ufać swoim oczom. I słusznie. Tym bardziej, że Shari nie widzi za dobrze. Dobra. No. Improwizacja. Cudownie. Byłaś po drugiej stronie, a jednak wciąż żyjesz i masz się dobrze. Lepszej obserwatorki nie mógłbym sobie wymarzyć. W ten sposób mój plan został zrealizowany. Nie dotykaj jej! A kim ty jesteś? Interesuj się. W sumie to by można było skasić chyba, nie? O, tak by było intymniej trochę. Jest i drugi. To ty. Bezmyślny głupcze. Wyzwoliłem twoją duszę.
ale wciąż trzymasz się kurczowo śmiertelnego ciała. Zgadza się. Wróciłem po ciebie. Dobry serial, nie? Mógł odcinek na tydzień dawać. Niestety, nasze sprawy HBO muszą zaczekać. Także myślę, że odcinek o 20, jak jestem w pracy, byłby dobry. Rozumiem, że to. I tak są co dwa dni. Opanuj swój strach. Stanę się jej zbawieniem. No ma jakiś klimat ta gra, no ma, oj ma, oj ma. Na razie nie do końca wiem, o co chodzi. Ale się dowiemy. On chce uratować na razie siostrę. A w międzyczasie się coś stało w ogóle. Jakieś takie... Ludzie poumierali czy coś. Ale jakiś duch wszedł w jego ciało. Minęły 3 sekundy. Jeszcze jeden oddech i już po tobie. Nie. Jeszcze nie mogę umrzeć. Masz tylko jedno wyjście. Oddaj mi swoje ciało. Oddaj fartucha. Ocalę twoją siostrę. Mam ci zaufać. Ale jak? Wszyscy nie żyją, a ona... Ona tam leży, leżała sama w szpitalu? Umrzesz. Zostawisz siostrę na pastwę tego łajdaka. Nie wiem, o co. Czy ja zniknę? Nie mam pojęcia. Pomódl się. Nazywa się Mari. A ja jestem Akito Izuki. Ale fajnie, że jest po polsku. To jest... Teraz się przedstawiamy. Dobrze. Mów mi, KK. Porzuciłem swoje prawdziwe imię. Keikei. Keikei. Typowo po japońsku. Proszę. Pomóż Mari. Tak mi się wydaje, że po godzinie najlepiej by było robić te odcinki. Mam nadzieję, że to tak akurat będzie zchapterowane, że tak mniej więcej godzinę trwa przejście, bo... No bo gra ma 11 godzin. Wyszłoby nam 11 odcinków, całkiem fajnie. Nie ma jej. I potem to ona mi truje dupę, żebym zawsze zamykał drzwi. Hipokrytka. Lubię takie gry. Mari! Mari!
wciąż tu jestem. Masz farta. Przystojniak z ciebie. Jeszcze jak? Odwal się. Czyli pozwolisz mi użyć twojego ciała, tak? Tego nie powiedziałem. Ja wciąż tu jestem. Ej, wycofujesz się z umowy? Tego nie powiedziałem. Skoro tak twierdzisz, całkiem tu przytulnie. Wiesz, dokąd ten dupek zabrał moją siostrę? Aby jego plan się powiódł, musi przeprowadzić pewien wielki rytuał. Więc, jeśli dowiemy się gdzie... Zaczekaj, teraz zabiłby cię w mgnieniu oka. Nie tak szybko. Musi się podszkolić. Musimy udać się w inne miejsce. Misja kończona. No to nawet po pół godzinie będą misje. Pół godziny znaczy się po pół godziny. Co to trzeba z dwie zrobić. Przynajmniej. Chociaż to by było dobrze zakończyć, ale... To... O, rozdział drugi. Kłopoty. No to dwa rozdziały walniemy. Godzinę. To niech tak będzie. Po dwa rozdziały walniemy. Po prostu zniknęli? Zapewne. A jeżeli ich plan się powiódł, komunikacja ze światem zewnętrznym również będzie odcięta. Chyba już jakiś czas ścigasz tego gościa. Tak, ale nie uratowało mnie to przed śmiercią. Dobra, dość gadania. Zbieramy się. Najpierw Jugend Zaka. To? Mgła wciąż się utrzymuje. I trochę mi to po niemiecku zabrzmiało. Jest niebezpieczna. Niebezpieczna. Aha, czyli on nie wchodzić w mgłę, dobra. Kibryki. Co to? Sprawdźmy. Kogo my tu mamy? Hotel Eldorados. Ja już zapomniałem, którym to się tam... O tym chyba. Jak no? Aha, przytrzymaj, żeby oczyścić bramę. Dobra, bo pokazywało, że tam mam iść, dlatego tam poszedłem. Trochę mgła. Wciąż możemy oczyszczać bramę. Hej, zajrzyj do świątyni. Katarz. Coś po kijek jakiś.
Kijek z przymocowanymi dzwonkami, na którym kapłanki świątyni Shinto grają podczas rytualnych tańców Kagura. Iro, mogą się nam przydać. Nic tu po nas. Ruszamy dalej. To jest mgła. Jeśli ona coś szczeka. Na co on szczeka? Taki trochę lisek. O, są panowie w czerni. Wciąż jest czas, aby je uratować. Te stwory wyrządziły już wystarczającą krzywdę do gniazda. Nie trafiam tym w ogóle. Aha, to mam tak, że... No dobra. Mgła musiała zmienić ich w duchy. Zobaczmy, czy nie moglibyśmy trochę im pomóc. Może weźmiesz jedną z tych lalek Katashiro. Wessało je. Chyba się udało. Dobra, pora na krok drugi. Poszukaj w okolicy budki telefonicznej. To one wciąż gdzieś jeszcze stoją? Po prostu znajdź ją. Jak w Matrixie. Ale pieski przeżyły, nie? To dziwne. No jest. Okej, co teraz? Podnieś słuchawkę, połączę nas. Ej, co jest? Skonstruował to Ed. Przytrzymaj Katashiro przy czytniku. No Ed, całkiem wystrzacha taki widać. Każda osoba, którą mgła zmieniła w ducha, powinna po wysłaniu na zewnątrz wrócić do zwykłej postaci. Co to jest? Powinna. Różny trud. Tylko ja dzierżę klucze do zbawienia tych dusz. A teraz odpuść. Ty nie jesteś zbawcą. Siomamy, ale psy żyją, to najważniejsze. Dobrze, że nie kot. Musimy tam pójść i uratować jak najwięcej duchów. Okej, wracamy do naszej wycieczki. Następny... Aha. Pozostawione przez Eda nagranie, w którym mówi o przyrządzie do przenoszenia duchów. Przystanek A to jeden z rejestratorów głosu Eda. No to fajno, że to mamy. No, wiecie. Też iść pogłaskać. Tak jak w harem głaszczamy wszystkie koty, tak to wszystkie psy będziemy głaskać. Dobra, my musimy iść gdzieś. Wciąż gdzieś tam żyje. Taki był plan, ale wszystko się pokrzemiło. W
więc nie mam pojęcia, co teraz porabia. Ja bym jedno, że też spada. Ciekawe, czy właśnie te psy to jest, przy tych duszach są? Co to jest? Co to? Teraz to nieistotne. Idź dalej. O, teraz to nieistotne, a za chwilę mnie zaatakuje. Dziękuję bardzo. No kurde, musiał się odwrócić. Musiały się pojawić, kiedy zniknęli wszyscy ludzie. W zasadzie to nie wiem, co to jest. Sprzedają się lampy Katashiro. Im więcej ich mamy, tym skuteczniej możemy ratować dusze. O, mają engine. Lubię to żarcie. Ciekawe, do czego mogłaby się przydać. Kto nosi ze sobą ogórki? No dobra, no ale mamy na razie. To gdy mamy dalej w takim razie? Wejdź na drugie piętro. Tam coś jest. Co to takiego? Maska noszona przez osoby wykonujące taniec lwa. Bardziej na smoka mi to wygląda. Trzeci poziom już ma. Ja cię kręcę. Mieszkasz tu? Najpierw trzeba otworzyć wejście. Co tam jest? Sam zobaczysz. Po prostu wejdź. Stwórz pieczęć, potem upolnij energię. No dobra. No i dobra. Wczoraj na Harrym mówiłem o otwieraniu zamków. Że gry uparły się na to, żeby... To kibel, oczywiście Shari trafił pierwszy, gdzie to trafił, do kibla, wiadomo. Ale co to za kibel bez kibla? Tam pewnie jest zamknięty. A, jest, jednak jest, dobra. Pomiary pola magnetycznego. Wszystko trafia do bazy danych. Tak. Do tej pory zniknęło od 50 do 100 tysięcy osób. Pewnie nawet
niemożliwe. Liczba ofiar nieszczególnie mnie jednak interesuje. Najważniejsze jest to, że gdzieś tutaj jest twoja siostra i nasz człowiek. Ale gdzie? Wow, to wygląda jak tajna baza. Jakie studia. To kryjówka. Ej, to twoja książka? Tak, widziałem kapę, gdy byłem mały. Od tego czasu mam świra na ich punkcie. Serio? To jest ładny towaru. Dzieciak z kanału. Raport KK dotyczący wielu zaginięć, do których doszło w pobliżu studzienki. Jego zdobycie zapewni ci dodatkowe punkty umiejętności duchowych. Czyli od dziecka jesteś dziwakiem? Lista czasopis. Potrzebujemy wszystkich pozycji jak najszybciej. Dzięki. Zwiedzając bramy podziemi, encyklopedia japońskiej magii, życie i śmierć, historia kultury, almanach, makaronu, błyskawicznego. Mamy tutaj trochę jedzenia z drugiej strony. Powinniśmy móc to zjeść. Ale może być trochę inaczej niż w przypadku zwykłego posiłku. Aha. Serio? Że co? Chcesz się tym zająć? Zapomnij. Łuk? Co to jest? Podoba ci się? Proszę bardzo. Skąd w ogóle to masz? Moja dawna praca zapewniała mi dojścia do pewnych specjalnych kanałów. Ty jesteś. Powiedzmy, że byłem psem stróżującym tego kraju, ale zadawałem się ze stadem bezpańskich kobli. Kimkolwiek jesteś, trudno uznać cię za przykładnego obywatela. Nadal nie wiem, jak to się zapisuje, więc nie wiem, jak wyjdziemy, to co z tego wyjdzie. Kto to? Kiedyś byli przyjaciółmi. Ale czuję po kościach, że to będzie dobra seria. Po prostu czuję. Nasz przyjaciel w masce nie przejmuje się zabijaniem. My też nie. Razem walczyliście z tym kolesiem, tak? W porządku, mamy już broń. Pora się zbierać. Ładnie towaru. Spotka się z Eriką przy zachodnim wyjściu ze stacji. I coś gadał. Bariera? Pochłonie cały budynek. Musi być jakiś sposób, aby przełamać tę barierę. Znajdź go. Fajnie. To kamień blokujący. Rozwal. Szukaj dalej. Powinno być ich więcej. Trafiłem do kibla i pasuje. Co się dzieje? Z powodu bariery mamy znowu do czynienia z zaświatami. Załatwi nas, jeżeli czegoś z nią nie zrobimy. Tu może był ten czas wymagany. Dobrze.
Ciekawe, czy strzały mamy nieskończoność, czy... Encyklopedia japońskiego kalendarza, wpis numer 2. Daty są różne, ale zazwyczaj chodzi o okolice 15 sierpnia. Święto ku czci duchów zmarłych przodków. U nas 15 sierpnia to jest święto maryjne. Dobra, i co dalej? A tu jest kibel. Wciąż musimy odnaleźć kamienie. Szukaj dalej. Nie wytrzymamy długo. Ruszaj się. Ruszam się, no. Kibel odwrotnie. Dokąd teraz? Rozejrzyj się. Coś się znajdzie. Ślepy zaułek? Nie. Do góry. Co to? Trochę straszne, nie wiem. Udało się. To nie było przyjemne. Oj, nie było. Wyjrzyj na zewnątrz. Facet, który nas wrabia, gdzieś tu jest. Pewnie zaraz się będzie kończył rozdział. Wciąż może tu być. Schodami na dół. Tak mi się wydaje przynajmniej. Chciałem iść schodami do góry, ale... Aha, uwielbiałem je. Ej, nie ma czasu na zabawę. Automaty z zabawkami, dobra. Chorzy są. Tyle pieniędzy. Tryb fotograficzny. Mógł tego szar nie odkrywać. Po co mi to odkrył? Ktoś tam jest? Nie, ale... Czyli też to widzisz, tak? Okej. Okay. Słuchaj mnie uważnie i rób co mówię. Chyba to właśnie jemu należą się podziękowania za barierę. Za nim. To też nam pokazało te duchy, co wiszą, nie? Odkryto ważne miejsce. Co to jest? Zepsucie. Spróbuj posłużyć się moją mocą, tak jak przedtem. Którą? Coś widzę.
To jest serce zepsucia. Zniszcz je. Wygląda na to, że zostały uwięzione przez zepsucie. Duchy padają. Czasami ofiarą niepohamowanego zepsucia. Możesz użyć swojej wizji, by wyszukać jego źródło. Gdy je zniszczysz i uwolnisz duchy, zyskasz możliwość ich absorpcji. No i fajnie. To co to? Co chwilę coś znajduje. Drob już zwietrzał. Może nas zauważył i zwiał. Być może. No cóż, biorąc pod uwagę okoliczności, proponuję okrężną drogę. Niedaleko stąd jest wielka świątynia. Być może znajdziemy tam coś przydatnego. Rzućmy okiem. To raczej strzał w ciemno. Zawsze warto spróbować. W końcu w świątyni znalazłem dla ciebie łuk. A nie ukradłeś? Nie wiem. Kto to wie? Ja inaczej powiedział, niż było napisane, nie? Czytaj myśli kota. Jestem w złym humorze. No, rzeczywiście, jeżeli chodzi o koty, coś takiego by się przydało. Nie wiem do końca, gdzie mam iść. Udaj się do świątyni. Aha, jakieś, dobra, okej. Znaczy się, no tyle to wiem, ale nie wiem po prostu. Jest tam brama Tori. Musimy oczyścić to miejsce. No, jakiś... Tengu. Być może to jest sposób, aby dostać się na dach tego budynku. To było odjechane. No. Lepiej niż się spodziewałem. Yokai mogą być przydatne. Kotwiczka i szybkie i szybowanie, przepraszam. Możesz przemieszczać się w powietrzu dzięki zdolności wystrzeliwania kotwiczki i szybowania. Kotwiczka chwycić. Chwyć kotwiczką tengu i wystrzel się w powietrze. Przytrzymaj to, wskaźnik spację, dobra. No i dobra, zobaczymy. Coś tu gdzieś jest, ej. Dobra, ale co z nim teraz zrobić? Już mnie nawala? Chyba pozbyliśmy się kolejnego fragmentu mgły. Tak. Słyszę coraz więcej duchów wołających o pomoc. Uratujemy je. Tak, a ja oczywiście zapomniałem, którym się leczyło. Jakby nie było. Umiejętności, mamy tu coś?
więcej bram oczyścisz, tym większy teren odkryjemy. W ten sposób uratujesz też więcej duchów. A także wywrzesz presję nad tym zamaskowanym świrzem. Same korzyści. To mnie atakiem czy nie? Bo nie wiem. Kompletnie nie wiem, czy tutaj dobrze idę w którą stronę, ale tak idę na czuja. Coś znowu będzie napierdzielało we mnie? Ach, tam jest gość. Dlatego, że ich potrzebuję. Kiepska sprawa. Widział mnie. Dobra. Którym się leczyło, kurde, zapomniałem. To było ważne przecież. Okej, to wystarczy. A tu jest ziomek. Chcesz, żebym nauczył cię czegoś nowego? No dawaj. Myślę, że sobie poradzi. Aha, no tak myślałem właśnie, że do tego służą. Ja no widzieli mnie. Dzięki, szefie. A tu jest, dobra. Jesteś przywiązana do tego miejsca, prawda? Tak. Nie mogłam od tak zostawić mojej biedniutkiej Zashi Kiwarashi. Duchy takie jak ona przynoszą fortunę i szczęście tym, którzy je znajdą. Właściciel mieszkania wiecznie nękał mnie, abym ją oddała. Ten człowiek ją porwał, jestem tego pewna. Błagam, znajdziecie ją i przyniesiecie z powrotem? W porządku. Nie obiecuję. Ale osobiście nie wierzę w szczęście. Ej,
Nie bądź taki. Proszę, weźcie je. Wafle ryżowe? Przyjaźne. Zasikiwa się, uwielbiają je. Wewnętrzny jest niebieskie. Już zaczął padać. Włóżcie je do niego, a mała powinna się szybko pokazać. Zasikiwa się? Jak zwykle mieliśmy robić misję, ale... Zamknięte. Musimy znaleźć klucz. Może w lodówce będzie? Może być. Musi być gdzieś tutaj. Szukaj dalej. No pantów co nie miała. Więc porwał ją dla pieniędzy. Biedna Zasikiwa Rashi. Mam nadzieję, że nic jej nie jest. Nie przestaje płakać. Facet, który ją tak urządził, zasługuje na najgorsze. Klucz, tak? Gdzie może być klucz? Plan piętra znaleziony w zamkniętej skrytce, no super. Patrz, wnęka. Widzę. W prawym dolnym rogu planu. Zasikiwa Rashi musi tam być. Gdzie jest babcia? Biedactwo. Nie płacz, mała. Zabierzemy cię z powrotem do tej staruszki. Czy tu ktoś gdzieś nie leżał jeszcze? Mam. Miej się na baczności. Ale co ma? Tu, o kurde. Człowieku, oddaj ją po prostu. W końcu porwałem Zasikiwa Rashi. Jest moja. Moja. To dziwne. Chciwy dupek. Sam skazał się na śmierć. Użyj pieczęci. Wygnaj z niego złego ducha. No dobra, i teraz... Chyba jakoś tak. Wiem, że ludzie są chciwi, ale to jest żałosne. Dobra. Teraz czas na Shio Senbei.
Jesteś wolna. Dziękuję. To jak w tym, w Wiedźminie też była taka misja z tym takim, co tam gdzieś w piecu siedział. Jakoś nie poczułem przypływu szczęścia. Jakoś tak było, nie? Ten... Zapomniałem, jak się ta postać się nazywa, ale... Przyniesiesz nam szczęście? Dobra. Zrobiliśmy misję dodatkową przy okazji. Cieszę się, że ją znaleźliśmy. Ale idziemy do świątyni, żeby zakończyć rozdział. Dziękuję. Teraz nie mam już żadnego żalu. No to nara. Czyszczenie. Duże świątynie mają wiele bram Torii, które uległy zepsuciu. Wyczuwam w pobliżu przybyszów. Nie gadaj, tutaj też są? Użyj wizji spektralnej, by zobaczyć, co tu się dzieje. Jakiej? W ten sposób dowiesz się, gdzie czają się przybysze i skąd nadchodzi mgła. Cicho. Staćcie na jeszcze więcej. Ja tam nie wziąłem tej mocy, czy o co chodzi? Jeszcze się musimy tam cofnąć, słuchajcie, bo jak już zrobiliśmy to zadanie, to szkoda, żebyśmy tego nie... Daleko to jest? No bo jak już zrobiliśmy to zadanie, to szkoda było. Dobra, tam na to coś jest nie tak, no ale dobra. Możemy te dusze teraz oddać. Paragon poproszę. Potwierdzam oddech wysłanych duchów. Zajmie to trochę czasu, ale powinniśmy dać radę zwrócić jej ciało. Oby tak dalej. To było nagranie? Tak, jak nie radzi sobie najlepiej z rozmowami. No dobra, lecimy na tę świątynię. Przem czwarty już. No nie. To co jest, ej, ziomek? Thank you.
Dobra, tu jest, następna świątynia była. Tam jest jeszcze jedna świątynia. O ty! Ten jeszcze żyje? Właśnie, a tu jeszcze mnie ktoś bije. I chyba to by było na tyle. Drugi rozdział zakończony. To tak akurat, no, no dodatkowa misja jeszcze wlazła, no to nam wyszło godzina 17. Szybka podróż. Wyczuwam silną energię. Coś tu jest. Użyj wizji spektralnej, aby przeczesać każdy centymetr świątyni. Pomoże ci ona również w znalezieniu duchu. O, co to jest? Nie, no nie będę teraz. Może jedną. Śmierć jest nieuchwytna, nie bój się choroby. Nie wiem, czy to wziąłem w końcu, czy nie. Świętej Eleni? Kalendarz świąt. Tam gdzieś mam iść w ogóle, nie? Powinien wyjść tam do góry gdzieś. Z powrotem. Idzie tu weź? I idzie. A, oczyściło się to. Myślę, że na razie jakichś bossów nie ma czy czegoś. A jednak są strzały. Wywołałeś mnie do tablicy, a ja... Nie mam żadnego pomysłu. Co to za kula? Jakaś nowa umiejętność? To się nam przyda. Tkanie ognia. Tkanie ognia przywołuje potężnie dalekosiężne lanse ognia. No i super. Aha. Opłacało się tu przyjść. Teraz zbierzmy trochę informacji. Znasz jakieś miejsce, skąd widać całą Shibuję? Może teraz widokowy w Kageri? Tak, dobry pomysł.
Teraz widokowy w Kagari. Wspomniałeś o byciu psem stróżującym. Byłeś gliniarzem? Tak, jasne. Czemu pytasz? Nie lubisz glin? Chodzi raczej o twoją niewyparzoną gębę. Takim stajesz się w tej pracy. Kurwa, mocne to. Nie masz już eteru. Znajdź jakieś kryształy i uzupełnij eter. Wciąż jeszcze gdzieś są. Nie wiem, jak ten eter naładować, no ale dobra. Jakieś kryształy, ale nie wiem jakie. Co z nim? Myślę, że ten może być silniejszy od innych. No jest trochę potężniejszy, jest grubszy przede wszystkim. Dupami szczekaj. Daleko to? Co to za nimfy wodne? Wolę jest, opluła mnie. Ej, to jest mgła. Że? O Jezus, ale to mnie chciał pierdyknąć. Ale nasz odcinek zrobił długi. Jacek, ja cię kręcę, Jacek. Dobra, mam tylko kryształ chyba, ale... Jest mgła, tu nie przejdę. Trzymać z daleka mgły, a tam mam iść. Czemu ona mi się tak przesuwa dziwnie? Tu mam, tu chyba muszę, tu muszę chyba iść, no. Tam muszę gdzieś iść, bo tam jest tą mgłę zdejmiemy. Trochę tu strasznie. Teraz wszędzie tak. Zabieraj się stąd, raczej mogę. Dobra, którym jest, gdzie jest leczenie? Bo ja znowu schemat sterowania, dobra, ale nie takie. Na klawiaturę poproszę. Ech, chwycił rdzeń, dobra. A cios blokuj był środek. Latarka nawet jest.
Czy mu się gdzieś tutaj widzi leczenie, czy nie? O, ten grubas. Ilu tu ich jesteś? No, ale tam musi być brama jakaś. Ale nie tu, nie tu. Tędy też nie, kurde. No muszę się cofnąć tam i tą bramę włożyć. Dobrze idę? Tu muszę się udać. O matko bosko, więcej was tutaj nie było. Mogę tu przeskoczyć? Nie dam rady? Ale jajce. Dobra, to im ucieknę. Gdzie jest ta brama? Jeszcze tu gdzieś na lewo. Plac budowy. Coś wyczuwam. Rozejrzyj się. Ale nam odcinek wyszedł dobijać się kręcę. Tam gdzieś jest brama. Tą bramę musimy otworzyć. Ale ona jest chyba gdzieś na dole. Tak, na dole. To brama Tori. Pora ją oczyścić. No kurwa, coś mnie chwyciło. Ej, spuszczaj! Daj mi prawą rękę. Dzięki. Nie dziękuję. Nadchodzi. Chodź tutaj. No nie mogę w nią trafić. No ja też się zdrowo przestraszyłem, tym bardziej, że nadal nie wiem, którym się leczymy.
teraz już mam nadzieję, że mnie nic nie chyci. No, półtorej godziny odcinek? No to nie, to przegliśmy trapałę. Czuję emanującą z niej potężną moc. To jest gra, której nie da się zatrzymać. Speedrun po prostu. Pianie wody, dobra, następna umiejętność taka. W porządku, mgła na tym obszarze ustąpiła. Chodźmy do Kagerii. Wyżej by nie poniosło? No dobra, no ale ja gdzieś tutaj muszę iść. Co to jest? Kurde, tego towaru tu mam, a nie wiem jak tego użyć. Gdzieś tu muszę iść, nie? Dobra, nie wiem czy to jeszcze odkryłem, czy idziemy od razu tutaj. Ten teraz widokowy? Stacja. Pani ludzi, pani pociągu. Prawdziwe miasto duchów. Dobra, no ale co to za stacja, przez którą nie da się... Dobra, oddamy to jeszcze. No musicie sami ocenić. Potrzebuję mojej pomocy. Nieźle, jesteś silniejszy niż kiedykolwiek. To co, co? Jeszcze zagwizdała teraz. Oto. Metrów, no daleko to tutaj nie mam.
Ja nadal nie wiem, którym się leczyć. W obecnej sytuacji przebudowa Tokio nie ma sensu. Ale jesteśmy już prawie na miejscu. Mamy z Grubas. Dobra, trzeba zabić Grubasa, bo... Grubas jest wkurzający, ale ci też są. No ta misja jest rozleczona. Pierwsza fajnie poszła. No ale to trzeba dokończyć. O kurde. Za daleko. Nie, no jest dobrze. Ja źle poszedłem po prostu i dlatego tak wyszło. To jest znowu misja dodatkowa, jak nic. No matko boska, daleko na ten... Teraz widokowy? Jak tam wliść teraz? Ale dostaniecie odcinek. Kurde, tyle czasu. Dobra, no tam jest brama. Tu są niby schody jakieś, nie? Żeby wejść wyżej, ale... Długo tak nie wytrzymam. O kurde. Ale tu jest mgła. A gdzie jest brama? Kuchiyama, Kuchiyama. Jest ich tak wiele. Dobra panie, najpierw to ja chcę się na ten taras widokowy udać.
O, cicho, tam jest ten angel. Nie ma więcej tych angelów? No fajnie, ale... Tu jest gdzieś brama, to tyle to widzę, ale tu nigdzie nie idzie wejść. Tam pewno jak zeskoczę, to umrę. No ale nie wiem, sprawdźmy to. Już jesteśmy niedaleko, ale... Teraz zaczął deszcz padać. To są, powiem wam, najgorsze misje właśnie. Już mi się gierka podobała. No jest. No ale może jakoś tak na raty właśnie tam. No czemu tam nie wskoczy? O Jezus. Szary, 2 godziny zaraz będą. Nie wiem, tak się uparły, no to wejście tutaj, ale no, tak mi się wydaje, że to... No kurde, trzeba to mnie zjebić. Wszędzie dało się radę wliść. Tu się już nie da wliść. Dobra, blas. Blas jest las. Tu znak, oczywiście. Aha, to już nie pamiętam. Na pewno złego znaku użyłem.
Jeszcze teraz mi zaraz powiedzą, że... Tutaj jakoś nie wejdę do góry, to już w ogóle. Tam jest też brama oczywiście. Nie ma jakiegoś latającego, żebym się chycił? Nie no, tutaj jak mam tu przeskoczyć? Oj, to coś czuję, że nie przeskoczy. Czy nic nie odparzy? Czy gdzieś tu dookoła albo coś, no ale... Co to? Bardzo złego. No to ja też przeczuwam takie coś. Coś złego. O, tu jest jakieś wejście, dobra. To musimy to dokończyć, nie ma bata, nie? Nie ma bata. No ale pierwszy odcinek, no to musicie przyznać, że dało wam się we znaki. To jest Kasiuta pewnie, to jest Kasiuta, dobra. Jeżeli zobaczysz coś niezwykłego, użyj moich mocy, by to sprawdzić. Już się odwrócił? Dobra, trudno. Jeszcze żyje? Zaraz tu zginę pewnie, co? Kto to strzela? Nie planowałem tego. No jak, miałem tego więcej i czemu tak szybko? Ta woda tu nic nie daje na niego. O, jest dobra. Zabił mnie jednak? Ja oczywiście mam leczenie, tylko nie wiem którym, nie? Ciekawe gdzie będę, jak będę gdzieś tam na dole, kurwa, to przecież. Dwie godziny, słuchajcie. Dobrze, że teraz wiemy jak iść. No idzie czy nie idzie? Kupę złota tam się dostało, nie? Za niego.
Byle mi by nie wlazł, najmniej od... najmniej odpowiednim momencie. Dobra, no te trzeba, bo te strzelają tam jakimś gównem. Dobra, jakąś wodą. Nie wierzę, ale jeszcze coś strzela, tu jest. Dawaj, dawaj, ładuj się. Dobra, rozwaliłem. Gdzieś brama jest, nie? Czy co? To jest brama. No tutaj tak dziwnie poszła ta druga część. No początek był fajny. W tej świątyni może coś być. Przekonajmy się. Będziemy przekręci. Ja w ogóle nie wiem, czy ja robię zasadniczo questa, czy... Talizman ogłuszenie. Przydadzą się nam. Co to takiego? Wypróbuj jeden z tych talizmanów. Dobrze, korzystaj z nich. Bo teraz nie mam czym się. Nie mam się czym bronić kurde w ogóle. A C jednak to raczej nie jest dobra. Ale jak ja mam tutaj sobie, że tak powiem... Nie mam czym zaatakować w ogóle. Czy mam ją zaatakować? No nie to, ty. Mnie zaraz zabije. Kurde, no przecież ludzie kochane. No tu mam, dobra. No już. Oni tam przestawiali. Dobra, padnęła. Teraz dopiero? No to dobra, no to ja na ten taras widokowy to już w następnym odcinku, a wy zadecydujcie w komentarzach, jak tam wam się podoba ta gierka, bo ja nie wiem, czy ja tu cały czas robię główne, czy nie główne, czy co robię. Misja. To mamy porobione.
No niby mamy, że rozdział drugi, udaj się na ten taras widokowy, no. Tutaj, jak się tam dostać? Wejdźmy na górę z zewnątrz. Wypatruj wszystkiego, co może się przydać. To miejsce bardzo się zmieniło, co? Nie mam pojęcia. Nie wiem, jak wyglądało wcześniej. Tak no, ciężko. No, fajnie by było z zewnątrz, tylko... Nie ma tych duchów. Adra przybyła tutaj. Dobrze, że mam na easy. To problem. No była fajna historia na początku, fajnie to się kleiło, a teraz po prostu to dotarcie do tego tam, do tych tarasów, no to przecież, no 3 dni, nie? Gra ma 11 godzin, a my przez 2 godziny drugi ten. Mnie nawet już walą te dusze. Kurde, tu na blisko jeszcze jest. Ale przynajmniej to żeście mieli w ramach live'a, jak będę w pracy to. Jak się chłop odwróci. Tu takiego bardziej speedruna można nawet robić, no mówię, tu człowiek usiądzie i przejdzie. Po prostu się nie spodziewałem, że to tak wyjdzie. Jezus Maria, jeszcze wyżej.
Dobra, te pieniądze sobie weźmiemy. Pieniądze się nam należą. Jeszcze miałem nagrać tego. Atomic Heart'a. Ja tam standardu było 20 minut. Dobra, latają jakieś ptaszki, czy się znowu będziemy zastanawiać? O kurde. Tyle, że nie można jakiegoś takiego grupowego zrobić tego uderzenia. Tego finishera znaczy się. No ale już jesteśmy tutaj bliziutko. Tam coś jest. No i co teraz? No i powiedzcie mi tylko, że my po to poszliśmy? Dobrze, a teraz popatrzmy na miasto. Są tutaj lornetki dla turystów, skorzystajmy z nich. Tam jest. To facet, którego zgubiliśmy. Widzi nas. O kurde. Wszedł do podziemi. Może ma tam swoją bazę. Nie możemy znowu go zgubić. Szybko. No nie wierzę, ja myślałem, że już tu się coś wydarzy. Chyba, że koniec chapteru będzie. O, chyba będzie. Po prostu... Raz, że się w trakcie nic nie działo, to za długo trwało. Jakby to było bliżej, może coś tego. Szlak. No i to teraz się raczej udamy do tych podziemi later. Gdzie mamy te misje w ogóle? No, klikam misję w ogóle tutaj, to też jest śmieszne, nie? To były tylko dwie misje w tym. A tu już jest następna, trzecia już leci. Myślałem, że będzie lepiej zrobione, jeżeli chodzi o te... podział na te chaptery, nie? Jak już na przykład robili po dwie misje, to mogli robić po dwie misje, nie? A nie, że my tu już gramy dwie godziny i... Zasadniczo nie wiem, czy mam skoczyć. No, mam się udać do podziemi. Mam jakiś pewnie teleport, pewnie mam tutaj gdzieś. O, ale zobaczcie, nie mam się udać tutaj. Ciekawe, szkoda, że właśnie nie ma. No teraz by mogła być jakaś szybka podróż, nie? No bo tu są chyba co? Jest szybka podróż, no ale nie wiem, czy to coś da. Może i da. I dołem tam przelecimy. Nie wiem, czy sobie problemu nie zrobiliśmy, no ale okej.
Dobra, ale najważniejsze, co robimy, to zapisujemy. Można zapisać w dowolnym momencie? Można. No i tyle, i 2 godziny, kurde, tak jakbyście się live oglądali. No nie spodziewałem się tego. Myślałem, że będzie tak podzielone jak w pierwszym rozdziale, fajnie. Ale nie było. Także mamy zapisane, dajcie znać, czy lecimy dalej, czy co robimy. A ja nic, lecę nagrywać jeszcze odcinek Atomic Hearta. Bye.